Cześć cześć! Witam się z wami recenzję książki droga spadających gwiazd pani Karoliny Woroż. Tak, to tak, tak przez ten drugą książkę przeczytać. I zobaczcie, jaki mam piękny suchy szampon. W każdej chwili mogłam go włożyć i czytać dalej. <tak> książkę dostałam od wydawnictwa pruszyński ISK, Pruszyński Yang, bo to jest lektura powiedzmy dla, bardziej dla młodzieży. A premier była 23 lipiec 2024. I co mogę o niej powiedzieć? Tyle, że to najbardziej poetycka książka, jaką przeczytałam właśnie tego szybkiego lata. Wiecie, tutaj nawet wiatr miał swoją chwilę spojrzenia, potrafią tańczyć blasku księżyca i ma się wrażenie, że chodzenie po jest możliwe. Tylko trzeba wystarczająco mocno zamknąć oczy i jej mleczny blask sam nas poprowadzi. Słuchajcie, autorka ma niesamowitą wyobraźnię do ukazywania rzeczy jako słodkie, jako cudowne, jako takie przepiękne. Co prawda nasza młoda bohaterka ma nieustającego pecha, no bo raczej ciągle coś jej tutaj nie wychodzi. A to jak gdzieś tam się potknie, to się przewróci. To znowu czasami, co wydawało mi się, jakby ona w ogóle miała trzy nogi zamiast dwóch, bo, bo co by nie było, to zawsze coś tam się z nią działo. I, I powiem wam, że pomimo tego wszystkiego, ja byłam nią naprawdę zachwycona, bo, bo była taka prawdziwa, tak? To, co ona robiła, to, co mówiła, co przeżywała, no, to jest po prostu coś pięknego. No, może i to historia dla młodzieży, ale potrafi pokazać, że pomimo burz i jakichś tam niewypałów, życie wciąż może być cudowne. Nawet pomieszkując z niesfornym chłopcem w jej wieku, który dokuczał jej i tak naprawdę to całe dokuczanie miał na drugie imię. Wiecie, oni spotkali się w dość mm, dziwnych okolicznościach no tego całego cudownego lata, jak tutaj podkreśla, ona jedyna z paczki przyjaciół miała zostać w te wakacje w domu. No było je dosyć smutno, ale no sprawy remontu niestety nie można było przełożyć. Tylko że wraz z panem Odremontu zjawił się tutaj jej rówieśnik. On jego synem. Oboje mają swoje koszmary, no i powiem wam, że no tutaj każdy z nich kogoś tam stracił w bardzo różny sposób. I chociaż początkowo no nie było między nimi kolorowo, to jednak później wyszło na to, że znalazły się rzeczy, w których jednak potrafili się dogadać. Czyżby więc samotne lato miało jednak nie takie najgorsze wspomnienie? Słuchajcie, historia naprawdę przepiękna, no takim stylem napisano, że ja tą książkę po prostu kocham i uwielbiam. Niesamowita, świetna i przepiękna, pełna wzlotów i upadków, które sprawią, że w ogóle inaczej spojrzycie na swoje życie. Ja uwielbiam motyw przyjaźni w książkach, a wiecie czemu? Bo jest bardzo rzadki w życiu prawdziwym. Mamy też ukazane, jak bardzo ktoś myśli, że sprawia nam przyjemność, chociaż w ogóle nie ma pojęcia, że my jakieś tam rzeczy nie lubimy. I tak naprawdę no, z uwagi na to, żeby się na nas nie pogniewał, w ogóle o tym nie mówimy. Przez to ciągle dostajemy rzeczy, których nie lubimy. <laughs> Wiecie, tutaj było nawiązanie do tego, że, żeby szczerze przyznawać się do swoich racji, do swoich pragnień. No bo udawanie, choćby nawet w dobrej wierze, no niestety, ale nigdy nie da prawdziwego szczęścia. No <laughs> powiem wam, że książka jest trochę grubsza niż przypuszczałam, no bo jak wspominałam, jest w niej tutaj bardzo, bardzo dużo tych opisów ale one były tak urocze, to właśnie one dodawały jej smaku, uroku, takie, takie figlarne, jak minki małego bobaska, wiecie. No ja po prostu zakochałam się we wszystkim, co ta książka z sobą wniosła. Jakbym mogła, to wniosłabym ją na wyżyny totalnego bestsellera 2024 z punktacją milion na dziesięć. Naprawdę, mamy tu duży, bardzo przejrzysty druk i ten sposób nakreślenia historii, takie prawdziwe rozterki, życiowe problemy są ukazane naprawdę bardzo bogatym stylem pisarskim. Po prostu niesamowita historia, bardzo Wam polecam. A że młodzieżowa, to wcale nie znaczy, że takie rzeczy mogą się zdarzać, kiedy na przykład mamy więcej niż te paręnaście lat. Także świetna książka, ja z całego serca Wam ją polecam. I czapeczki na głowę, bo dzisiaj się bardzo upalnie, a później burza. <laughs> Żegnam się z Wami, pa 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 pa.